Mamy to, moi drodzy. Pojawiły się napisy końcowe. Mam kilka uwag. I mam kilka tak jakby rzeczy do przekazania. Pierwsza rzecz to taka, że ta ostatnia scena, walka pomiędzy jasną i ciemną stroną mocy, dwóch Jedi, i w tym ostatnim momencie tej walki, w tej ostatniej sekundzie, kiedy Bołd dusi tam Kala i się szarpią, ten nagle gdzieś tam wytrąca go z równowagi, to pozwala mu się oswobodzić. I co oni robią? Obaj wyciągają blastery, nie? Naprawdę? Jak można tak spieprzyć ending tak dobrej walki, tak trudnej, fajnej, ciekawej walki, składającej się tam z trzech czy czterech faz? Jak można coś takiego zrobić? Rycerze Jedi i walki mieczami świetlnymi to jest chyba najlepsze, co tą serię mogło spotkać, a oni kończą główną walkę, ostateczną, końcową walkę z ostatnim chłopem. Oni wyciągają na siebie blastery, nie? I ten dobija go tym blasterem jeszcze na dodatek, nie? No po prostu to jest takie jediowskie, że aż masakra, nie? Tutaj mi po prostu witki opadły do samego parteru, a mieszkam na 7 piętrze, więc dosyć nisko upadły te moje witki. No ale cóż, tak to postanowili sobie zakończyć, więc tego nie cofniemy. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o podsumowanie tego tytułu. Przez pierwsze 20 godzin tytuł był dosyć takim mocnym średniakiem, bym powiedział. Sporo eksploracji, dużo za dużo jakichś takich zręcznościowych faz, gdzie mamy dużo wspinania, skakania, jakieś przyciąganie się na tych linkach i tak dalej. Ja już nie wiedziałem, czy to jest Assassin's Creed, czy to jest Sekiro, czy to jest jakiś, kurde, nie wiem, nie mam nawet pojęcia, w jakiej kategorii bym tą grę w ogóle umieścił. W pierwszej części jakoś nie miałem aż takich odczuć. Tam wydawało mi się, że jednak ta walka z tymi właśnie zręcznościowymi kwestiami jest dosyć zbalansowana. Pamiętam, że tam było nawet kilka fajnych boss fightów z tymi siostrami. Wszystko pięknie na mieczyki, bez żadnych blasterów ani innych szmerów, bajerów. A tutaj pierwsza walka, która zrobiła na mnie wrażenie, to był ten Rancor legendarny. No ale to jest bestia, tak? Nawalał pazurami, więc powiedzmy okej. Okay. Druga walka, którą pamiętam, to było tych dwóch Yetich. To też jest zwierz, że tak powiem, więc to też nie jest walka Jedi kontra Jedi albo Jedi kontra Sith. Z Ravisem, no chłop strzelał z blastera, strzelał rakietami, nawalał jakimś, kurde, nie wiem co to było w sumie, jakaś kulka na sznurku. Więc też tam nie było czuć za bardzo tej Star Warsowości. Ściszę sobie trochę grę. Walki z tym gościem bez ręki, którego imienia już nie pamiętam. Magan, nie pamiętam. Z nim te walki były całkiem spoko. Tutaj muszę przyznać, że on miał fajne te fazy, fajne te walki i on był takim naprawdę Sithem z prawdziwego zdarzenia, z jakimiś super mocami, z jakimiś w ogóle, ojś, to było naprawdę spoko. I po 20 godzinach z takiego, powiedzmy, mocnego średniaka, ta gra zrobiła się nagle po prostu walk tyle, że nie wiadomo jak to ogarnąć. Wszędzie jest po 20 przeciwników z trzema czy czterema fazami. Do tego jeszcze dalej jest skakanie i wspinanie i jeszcze do tego te wszystkie plot twisty, zwroty akcji i te jakieś takie fabularne smaczki, no to tutaj naprawdę super pod tym względem. Więc jeżeli miałbym być szczery, to pierwsze 20 godzin oceniłbym na takie 5 na 10, 6 na 10,
Ale te ostatnie godziny, gdzie faktycznie trzeba było się troszeczkę dodatkowo pomęczyć na tych walkach, na najwyższym poziomie trudności, to za to jestem w stanie tutaj tej giereczce dać ekstra ten jeden punkcik w ocenie. Myślę, że zasłużyła tutaj na siódemkę, ale powiem szczerze, że no tutaj kilka rzeczy mnie bardzo ubodły, nie? Chociażby ta postawa Kala, gdzie walczy mieczem i blasterem, z której w ogóle nie korzystałem. No do tego ta walka ostatnia z tym Boudem, no spoko, no koleś walczył sobie blasterem, granatami i mieczem, miał też jakieś tam moce. No spoko, tak? Tak sobie chłop wybrał, ja wybrałem inną ścieżkę. Ale ta końcówka tej walki była z tą moją ścieżką niezgodna. Przez ponad, no już chyba 30 godzin ponad, unikałem jak ognia tego blastera, żeby go nie używać, bo po prostu mi to nie pasuje. A walka została zakończona tak, że dobiliśmy tego Bouda właśnie z blastera. No po prostu, no prawie spadłem z krzesła, jak to zobaczyłem, nie? Także tutaj słabo. Powiem szczerze, że myślałem, że troszeczkę lepiej i bardziej pociągnął ten wątek ciemnej strony i tego mroku, który Kal w sobie dostrzegł, czy właściwie który bardziej może nie dostrzegł go w sobie, tylko go opętał. Liczyłem tutaj na jakieś takie, wiecie, bardziej smaczkowe akcje, gdzie na przykład zaczynają mu się zmieniać kolor oczu, gdzieś tam może nawet jakiegoś piorunka próbuje wyprodukować. Wiecie, takie troszeczkę, jeszcze troszeczkę bardziej przeciągnięcie w stronę tej ciemnej strony. Także ogólnie tytuł oceniam na siódemeczkę. Myślę, że dla osób, które są gdzieś tam fanami tej serii i tak dalej, no to myślę, że tutaj ta ocena będzie nieco wyższa. Ja jestem fanem serii, jestem fanem całej tej franczyzy Star Warsów, ale no też tam gdzieś podchodzę do tematu tak raczej powiedzmy na spokojnie. Jestem w stanie jakieś takie kiczowe akcje rozpoznać. No i tutaj z mojej strony to by było na tyle, jeżeli chodzi o cenę. A jeżeli chodzi o przepis na naprawdę dobrą giereczkę Star Wars, to moi drodzy twórcy, apeluję w imieniu wszystkich graczy, dajcie nam grę, w której w uniwersum Gwiezdnych Wojen niech będzie sobie jakiś tam zakon, którym tworzymy sobie naszego małego padawana, który przechodzi trening w tym zakonie, a my razem z nim przechodzimy ten trening, a później tak jakby mamy jakieś przygody, mamy jakieś tam akcje i w trakcie tych przygód, w trakcie tych akcji, zwiedzając poszczególne planety, tak jak tutaj, niech będzie więcej tak jakby wyborów, które będą wpływały na to, czy my idziemy w kierunku jasnej czy ciemnej strony mocy. Plus dawajcie możliwość rozwijania postaci też w kierunku ciemnej strony mocy, czyli coś mniej więcej takiego, jak było w Force Unleashed zrobione. Moim zdaniem to by naprawdę była petarda. A jeżeli chcecie jeszcze mieć drugi pomysł na to, jak zrobić dobrą grę, dajcie jakąś grę, gdzie głównym bohaterem jest Darth Vader. Po prostu ja na widok Vadera zwyczajnie się rozpływam. A jakbym miał grę, w której mielibyśmy tak jakby życie Vadera od kuchni, na zasadzie na przykład pokazanie tych wszystkich jego problemów moralnych i tych wszystkich akcji, które sprawiały, że on coraz to bardziej przechodził na ciemną stronę mocy. I tak jakby żebyśmy uczestniczyli w tym tworzeniu się Vadera, a później na przykład żeby było pokazane życie Vadera po staniu się Vaderem, wiecie o co chodzi? Czyli właśnie, nie wiem, podbijanie planet, wyżywka po prostu na tych wszystkich cieniasach i możliwość właśnie poczucia tej potęgi Vadera. Myślę, że ta gra by się sprzedała w 100 milionach odsłon co najmniej.
Ja osobiście kupiłbym chyba kilka sztuk, żeby tylko w coś takiego zagrać. A jeżeli nie chcecie aż tak bardzo mocno wyciskać już z Wadera ostatnich soków, bo chłop już uciąga tą franczyzę od wieków, to zróbcie po prostu grę, w której będziemy mogli stworzyć sobie swoją postać, a nie narzucicie nam jakiegoś takiego chłopaczka typu Kal, który no patrzycie na jego buźkę i nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić go z czerwonym mieczem, tak? Także tutaj chciałbym mieć możliwość stworzenia sobie swojego własnego rycerza Jedi i poprowadzenia go ścieżką taką, jakbym sobie ja życzył. Jeżeli chcesz iść w ciemną stronę mocy i rozwijać drzewka umiejętności w kierunku duszenia, piorunów i tego typu rzeczy, pozwólcie mi to zrobić, tak jak to było w Force Unleashed. A wszystko poza tym spoko i no, ta eksploracja z takim mega hiper backtrackingiem to jest trochę nuda, jeżeli mam być szczery. Mi osobiście nie chce się wracać już do tych miejsc, nie chce mi się pamiętać, gdzie były te zielone furtki, jakieś oddalone od siebie miejsca, gdzie trzeba mieć podwójny skok i tak dalej, i tak dalej. Nie chce mi się po prostu wracać do tych miejscówek. I też zbyt dużo tych takich skoków, jakichś przyciągnięć na lince, takich mało Jediowych aspektów, tak? Dajcie grę, w której ten rycerz Jedi może być takim faktycznie typowym rycerzem Jedi, a nie jakimś takim, kurde, nie wiadomo co, akrobatą z jakąś linką jak w Sekiro. No, mi to po prostu nie leżało zwyczajnie. Tyle w temacie. Poczekamy sobie na streamie do końca napisów, zobaczymy co jest po napisach, a no nie, no to właściwie czekamy i ja będę to nagrywał. Tutaj po prostu zrobię wam cięcie, a my dalej lecimy i oglądamy sobie napisy, czytam co piszecie na czacie. O! Jest jakaś cutscena. It will take time to contact the hidden path. And find the anchorites. And build a saloon. I mean, the place is creepy, but it does have franchise potential. This belongs with you. It belongs with all of us. No teraz ty przyszłaś, zobaczyłaś, że się zwolniła miejscówka i przyszłaś do mnie. Okej, okay. Po napisach dostajemy cutscenę plus informację. Przygoda ukończona, udało ci się dotrzeć do końca. Galaktykę wciąż możesz jednak swobodnie eksplorować i odkrywać kolejne jej tajemnice. Nowa przygoda plus jest teraz dostępny w menu głównym. Odblokowane zostaną wszystkie postawy i elementy kosmetyczne z poprzednich rozgrywek oraz kilka nowych atutów i kolorów miecza świetlnego. Wszystkie punkty umiejętności także zostaną przeniesione do nowej rozgrywki. Nowa przygoda plus darmowe atuty. Atut czystość zapewnia ogromny wzrost obrażeń, który dotyczy będzie równo sojuszników, jak i wrogów. Wojownik zastępuje standardowych wrogów nowymi, trudniejszymi starciami. Krzyk mody w momencie śmierci randomizuje twoje przedmioty kosmetyczne. Okej. Okay. Zobaczcie, ile mam życia po walce z Boldem. Faktycznie, Patryk miał rację. Na zero życia go zrobiłem.
Holy shit, nieźle. No dobra, to ja sobie tutaj zamedytuję, tak żeby odkryć to miejsce. Chyba sobie zrobimy odpoczynek, co? Bo trochę ryzykownie. No i zobaczmy. Okej. Okay. Patrzcie, jak pokazało na mapie, że nam postać stąd cofnęła gra sama tędy. Widzimy, jaka jej była ścieżka. No dobrze, eksploruj galaktykę możemy sobie tutaj zrobić. No i tutaj, jak widzicie, możemy sobie podejść do holostołu i wybrać po prostu, gdzie tylko chcemy lecieć, nie? Także spoko. Okej, ja, moi drodzy, wrócę sobie jeszcze do menu. Pokażę wam to NG+, co tam się nam uruchomiło. Nowego. Proszę bardzo, i mamy teraz odblokowano nowa przygoda. Czeka na ciebie nowa przygoda, nowe atuty, nowe ostrza miecza, punkty umiejętności i postawy, resetowanie zdolności. I mamy dalej, czyli kontynuujemy przygodę na NG. Czytujemy sobie przygodę, mamy rozpoczęcie nowego NG i rozpoczęcie nowego NG+. Takie nam tutaj wyszły opcje, także spoko. Jak ktoś ma ochotę pograć sobie na NG+, nie ma problemu. To jest akurat fajne, to przedłuża żywotność giereczki, także jak dla mnie spoko. Dobra, to jeszcze na zakończenie, moi drodzy, przejdę sobie na pulpit. To wy już nie będziecie tego widzieć na nagraniu, ale na pulpicie będę miał podsumowanie, ile czasu spędziłem w grze, aczkolwiek nie wiem, czy do tego czasu będzie też doliczony czas, który spędziłem na czytaniu napisów. Jeżeli tak, to zróbcie sobie na to poprawkę. U mnie jest napisane, że mam 28 godzin i 2 minuty. Czyli już, powiedzmy, 28 godzin mi zeszło, przy czym w napisach spędziliśmy 36 minut. Więc ogólnie no można powiedzieć, że takie 27,5, o ile ten czas się liczy, ale myślę, że się liczy. Więc z tego, co mówią statystyki, do przejścia samego story potrzebne jest 18,5 godziny, story plus jakieś ekstrasy 25 godzin, nawet 30 widziałem takie wyniki, a ten tak zwany completionist, tak, czyli pewnie jest to jakaś platyna, ewentualnie wszystkie achievy i wszystkie znajdźki, jest to 50 godzin. Także ja się uwinąłem w 28, także takie story plus ekstras, ale nie wszystko, nie? Także jeszcze spokojnie mógłbym tutaj ze 2-3 godzinki pewnie się pobawić, żeby sobie polatać tam po tych planetkach, ale tam bez przesady i bez robienia na 100%. Bez robienia na 100%. Tyle ode mnie, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Nie wiem, jaka gra będzie kolejna, bo jeszcze nie zdecydowaliśmy. Będę informował na Discordzie. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.